halo, cześć, witajcie! Tu znowu Ryfek. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu. Czy to się ładnie nagrywa? Ładnie, świetnie. Dawno nas nie było, witamy w nowym roku. No właśnie. A, i Ryfek, mam dla ciebie taki protip. Wpisz na czacie ukośnik Damian. Ukośnik Damian? Nie, czekaj, ukośnik Karol. Jak się pisze na czacie? Y? No, znaczy, no Y. Ale przez C, nie? Czekaj, czekaj, enterem, nie enterem. Y, ukośnik Karol. Karol. Ty, no nie działa mi jak nic. O, nie działa ci, jaka szkoda. Ej, serio, nie działa. Nie no, wkręcam cię, bo musisz to odblokować dopiero. Musisz strój do postaci zdobyć, zimowy. O ty... Dobra, nie... chciałem cię wyzwać, ale jestem nowy... Postanowienia noworoczne, będę miły dla Mangetsu. O psy! Nie, psy. Nowy rok, nowy Ryfek. Są te pułapki w ogóle jakieś? Właśnie nie pamiętam, kurczę, raczej są. Tak, są no, tutaj. No, mi się wydaje, że tam było ich trochę. Dobra, właśnie, zbieram ja żarcie mam to i idę. Jajko z mucho smoka. I słuchaj, z niego można dwie rzeczy zrobić. Po pierwsze, można z niego zrobić larwę. Po prostu przy ognisku się trzyma to jajko. Ono się tam będzie ruszało i wykluwało powoli. I jeszcze można z tego zrobić peta, taką muszkę, taką, no normalnie jak pety. W sumie możemy sobie w tej serii też pety zrobić, jakbyś chciał. No tam właśnie dużo widzów. Jezu, ile tych psów! No dłużej. What the fuck? Co tu się odwala? Panie Bożu. Panie Bożu. Co tu się odwala? Czy Mangetsu może do niebu? Ojej, gdzie mam włócznie? O, tu mam. Ojeju, kończył mi się. Dobra, zbieramy. To ja tu już zbiorę wszystko, wiesz, i ogarnę pułapki tam coś no innego w bazie. Mam sporo miejsca i tak. Dzisiaj chcemy rozbudować bazę, tak? Bo tak mówiłeś przed nagraniem. No, że... bo ona jest kurde biedna. No jest. Trzeba tych pułapek dorobić z dwa razy tyle, po pierwsze. Kurnie bije. Nie sądzisz? Tak, 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 poczekaj chwilkę. Bo jedzenia i... sobie nie zrobiłem, je tutaj głód dobija. I przedmioty teraz do farm trzeba zrobić. Więcej patyków, więcej trawy. Ja pozbieram... Ja z chęcią pozbieram patyki i te, nasiona drzew tych z patykami. Ty jak chcesz, możesz tą trawę poogarniać. Mieliśmy ja zrobić drogę w bazie. Farmem, bo ja tu nic nie ogarniam teraz. Tak wracam po takiej przerwie i no, co ale ty tam coś się... grałeś samemu, mówiłeś. Znaczy nie grałem samemu, ale grałem troszkę, no ale i tak, do naszej serii to muszę się znowu przyzwyczaić. Heavenly Eggnog. Świetnie, wypijmy sobie. Eggnog, co to jest? Widzę tyle challenge na internecie, nigdy sobie tego wyrazu nie przetłumaczyłem, nadal nie wiem co to jest. Co to jest Eggnog? Eggnog? Jerkoniak, coś takiego? Właśnie... Jerkoniak. Nie wiem, czekaj. Ty, bo ja zamarzam. No właśnie też zamarzałem, nie? Już zrobię ci garnuszek, jak coś sobie możesz zjeść i uzupełnić głód, jakbyś chciał. O, dziękuję. Ja pochowam jerki. Dobra, ja tutaj będę już wykluwał powoli. Wrzucę ci nasiona Dragon Fruita do dolnej, dobra? Hmm? No tak to będzie idealnie miejsca na wszystko. A ile ich masz? Jeden był. Jeden wrzuciłem. Dobra, okej. Okay. Ale Dragon Fruitów masa, no wszystkie te wyszły przecież przed początkiem odcinka. No ja tutaj będę się tym zajmował. Trzeba będzie te dżemy uprzątnąć, skrzynki jakoś ładniej zrobić, no bo jest syf totalny, nie? Bida z nędzą. Chester, masz coś w sobie? Masz, kupy, świetnie. O właśnie, kupami będę palił. Weź sobie jedzonko. Dobrze, dobrze, dziękuwa. Ja drewna w ogóle też nic nie mam. Masz cokolwiek drewna? Nie, nie, nie. Wiesz co, ja proponuję ci wykorzystywać borsuko niedźwiedzia do ścinania drewna, bo ludzie o tym masowo pisali. Ale no ci, to że... dopiero w tym. Nie, no, za dwie pory roku, ale spokojnie. Ale tak ci już mówię, że teraz można by było posadzić w jakimś miejscu drzewa i potem no, go niby tam tak przyciągać. To się ja sprawdza, się w ogóle ja to testowałem dwa razy i było naprawdę spoko z tym drewnem. Co ja miałem? Rano jak wstanę, wezmę trochę Monster Meata, zagonię ten Jerozolima do... Nie, Jerozolim to było nasze dziecko, tak? Azerbejdżana zagonię do ścinania drewna i kumpli jego.
z Gruzji. Azerbejdżan chyba z Gruzją ten, nie? Graniczy. Nie wiem, ja się nie znam. Tak mi się wydaje, nie wiem, nie wiem. Najwyżej ktoś, któryś z widzów napisze. Widzisz, jaka seria bawi i uczy. Dokładnie. Jak ten, jak ten pisarz się nazywał, który napisał? Krasicki, Ignacy Krasicki. Tak. O nie, namiot zniknął. Wciągnąłem namiot nosem. Dobrze, nie dupą. No, na poprzedniej serii, jak grałem z chłopakami, to jak zniknął, powiedziałem, że wciągnąłem dupą. No to cóż. Gdzie jest namiot? Mangetsu, postawić ci namiot? A co ty, harcerka? No a nie? Dobra, postawiłem ci namiot, proszę. Potrzebuję, nie potrzebuję. Ten aż śpiewa. Tak ładnie, że aż zaśpiewał. Szkoda, że twoja postać, znaczy, że ty tego nie odblokowałeś, bo twoja postać tak świetnie śpiewa swoim głosem, tą trąbą taką. Dla mnie to siara i... walić. I tyle. A my mieliśmy tego Krampusa jeszcze przywoływać chyba. No stary, to do Krampusa to jeszcze. Jak się nazywasz? Honorius. Ty, jakiś Honorius, gdzie są inne świnie? A czasem ich nie zabił ten, Dirklops? No możliwe. Kurde. A w ogóle to tam są te domki? Tak, domki są. No dobra, okej. Ale z Azerbejdżana zabili. On miał czapkę naszą. To śmieć, Dirklops. Dobra, kill tree. Stary, tu będzie taka teraz wycinka. Wszystkie drzewa patyczaste, nie wiem nawet jak to nazwać. Prawie wszystkie są na trzecim poziomie. Hmm. Także patyków będzie, drewna będzie, to jest genialna sprawa. Robimy sobie kozy, przyprowadzamy je tutaj, jak myślisz? Ja nie mam zielonego pojęcia, jak się je hoduje. Znaczy hoduje to mniej więcej polega na tym, że po prostu zamykasz je w klatce. Tak, żeby były blisko. A jakie możesz przyciągnąć? No, bo one uciekają mięso? Przed tobą, nie? Aha, po prostu je trzeba zagonić. No dokładnie. Gdy to spore miejsce musi być na te kozy, żeby je zagonić. No troszkę to będzie, ale też nie aż tak duże. Naprawdę z tym problemu nie ma, szczególnie, że chyba się otrzymuje po parę płotków, jak się tworzy. Więc no. I follow. Ty chyba tego gościa z Gruzji, jak skończy ścinać drzewa, to go przemienię w świniołaka i zabije. Aha, dlatego. No bo ze świniołaka leci i skóra i to zawsze, nie? Ja wiem, słyszałem, pamiętam. Coś jeszcze miałem zrobić, to wiesz co? To... Drewno chyba jest teraz potrzebne. Tak, ja w bardzo wolnym tempie to drewno zbijam, no bo... Mimo wszystko drewna z tych patyczastych drzew jest mniej niż ze zwykłych. Mam dopiero 12 sztuk drewna. Hmm. No, chociaż lepiej będzie go chyba nie zabijać, po prostu pójść drewno ogarnąć z tych... ze zwykłych drzew. Chociaż jeszcze są pięki przecież do wykopania. Jeszcze mamy wiosnę, więc możemy rozważyć bicie gusa i dla mięsa, i dla eventu. Wiosna się dopiero zaczęła. Jeszcze mamy wiosnę! Znaczy jeszcze w sensie, że dodatkowo, a nie, że jeszcze trwa. W tym znaczeniu mi chodziło. A ten mówi, że ja dziwne znaczenia mam. Zostaw! Moje! Właśnie moje. No. Takie mokre trochę, nie wiem co ty z tym robiłeś. Ty weź, bo Wezuwiusz się przestraszył. Wezuwiusz? No nie wiem, tak czasem świnie się nazywają Wezuwiusz. Wezuwiusz. A nie? Pompeje. Te sprawy. Dobra, to gdzie mógłbym taką zagrodę dla kóz zrobić? Jak uważasz? Jak kózki, to mi się wydaje, że... Nie wiem, nad pszczołami, daleko od bazy niech to będzie. No dobra, niech będzie. Serio, daleko, daleko. Chester, chodź, bo mi tu przeszkadzasz. I stawiamy drzewa, ram pam pam pam. O, jeszcze miód się zrobił, tylko teraz są na wiosnę. No właśnie. Pszczoły wkurzone. Mhm. Tak. To mędy. Ojejku. Ty im dajesz dom, a one cię kują. No niestety, no niewdzięczne są, no co ja mogę. I stawiamy drzewka. I odcinek kolejne. Odcinek o rozbudowywaniu bazy. I kolejne, i kolejne. O kolejne, i kolejne, i kolejne.
I bardzo ładnie drzewka. I bęk, i bęk. Stary, ile drzew posadziłem? Z 17. Bieda. Muszę przenieść te drzewa, które są tuż obok naszej bazy, wszystkie wytnę w przyszłości i wezmę je niżej. Prezencik mam. Ciekawe, co dostanę. Pewnie znowu Pugma Chest, coś ty... No, oczywiście. Curio Chest jakieś. Nie wiem, co to jest. Wiesz co? Nie wiem, tobie to się ostro spodobał ten Forge, chyba mi to kompletnie nie. Znaczy, teraz masz inne skrzynki, to nie są skrzynki z Forge'a. No wiem, pierwsze. Ale no to przyszły z Forge'em. Tam możesz też wydropić te skiny zimowe, więc otwieraj to sobie później. Ja chciałem powiedzieć, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby dawać kozy nad pszczołami albo pod pszczołami, bo one później przylatują do tych kóz i mogą je zabić, bo one przelatują przez płotki, ja już to przerabiałem i no, to nie był najlepszy pomysł. To poniżej pszczół, tutaj no jak jest takie naturalne już i tak, bez przejścia. To tutaj będą dolatywać chyba. Co ty w życiu? No wkurzone pszczoły u tu mnie na sawannie niżej? W życiu nie dolecą, gdzie na co? Gdzie ty chcesz? Na sawannie, poniżej kamienia tego wskrzeszającego. Tam nie dojdą, co ty? Ja bym zrobił gdzieś bliżej bazy, na przykład tutaj. Nie, no za blisko. Co ty? Za blisko pułapek, może... Za blisko pułapek, za blisko bazy ogólnie. Czemu za blisko bazy? Co ci, pozy przeszkadzają? Chodź, idziemy zabić pająki. Ty właśnie, bo dawno tu nie byliśmy, możliwe, że jakieś... Leżysz na trzecim... No oczywiście, że jest na trzecim poziomie. Teraz się królowa pewnie zrobi. O właśnie, kolejnego bossa. A ja już walczyłem z królową. To jeszcze nie. Ojej. Nie, zaczyna padać. No nie, co? Tak się właśnie nie walczy. Przecież nie byli na pajęczynie. To ty żeś uderzył. Wszystko twoja wina. No przecież byłem mniej więcej obok ciebie. Oj cicho. Ty bo weź Wezuwiusz się bije. No i zginie jak zwykle. No oczywiście. Już po nim. Głupi Wezuwiusz. Wiesz, ja zrobię tej nocy, ja to chyba zejdę do cave'ów i zgarnę te light bulby, bulby. Ty, one za nami idą do bazy! No, brawo. Mogę pomóc. Bang, bang. O nie! O mój Boże, na pułapki. Coś z nimi. Coś ty tu zrobił. Rzeźnie. O, chodź ta. Głupie pająki. Ale marnotrawstwo pułapek. To się nie zmarnuje, to się wzmocni. Co? Co? Ej serio, żeby się świetliki nie odnawiały, to jest dla mnie taka po prostu głupota. Jeszcze znając życie, ja to będę wchodził do tych cave'ów milion lat. Pół odcinka. Jest to wejście do cave'ów. Jest. I zium. No, teraz muszę zabawić widzów, bo mamy biały ekran. Connecting. Jak tam u ciebie, Mangetsu? Jak minął rok? Minął rok? Jak no. Święta, jak Sylwester. Aha, o dobra, nieważne, bo już szedłem. Rok. Ale niemiło, nie? Bardzo niemiło. To w ogóle jesteś na każdym kroku niemiły. Nawet nie no nie, mi no przepraszam. Spoko, no ja się przyzwyczaiłem. No, od ciebie to za wiele nie oczekuję. O ty! Też plujesz? No. Tak to jest już. Zostaw tam je pająki. Wiesz co, ja sobie zrobię zagrodę tam, gdzie sobie będę chciał. I tyle, tyle w tym o ty! Nie liczy się ze zdaniem innego bliźniego. No. Tak, sławny youtuber olany. What the hell, czemu pod... tym, pod ziemią... pada deszcz? No... kurczę, Ryfek, zawsze to przerabiamy. Zostajesz Alzheimera co parę odcinków. Ty do mnie cenisz, widzę. Ja w przeciągu odcinka 5 razy Alzheimera dostaję. Dobra, płotek. Wracam na powierzchnię. Napiję się Energola.
A pij sobie, piję kawę. A smacznej kawki życzę. A dziękuję bardzo. Tak dawno kawy ostatnio nie piłem. Kurde. Rzadko kawę pijam. Ja jestem chyba kawoszem. Jest coś takiego jak kawosz? Tak. Jest. No to jestem kawoszem. Mogę w końcu przynajmniej nagrywać przy otwartym oknie. Bo przez ostatni tydzień, jak cokolwiek chciałem nagrywać przy otwartym oknie, to waliło jak w jakimś kurde Pakistanie. Albo w Azerbejdżanie. Albo w Azerbejdżanie. Nie no, Pakistan to też nie. Gdzie tam walą jakieś bomby? Nie wiem. A w Afganistanie, o no, tam może. Masakra, porąbało tych ludzi. A i Belby, wiesz ile się dni psują? Nie wiem. Mam nadzieję, że wytrzymają. Znaczy wiesz co, mogę najechać na to i wtedy pokaże mi się czas jakby, ale to chyba w godzinach, minutach. Ale gry czy normalnie twoich godzinach? Chyba moich, no nie wiem do końca, nie rozpracowałem jeszcze tego moda, bo w ogóle tego nie używam. Po co mi czas gnicie jakoś, nie wiem. No niby. I parasol mi się skończył, przydałoby się zrobić następny, albo na głowę. Właśnie jest ty nie chciałeś czapki z Dirklopsa, tylko chciałeś sobie zrobić statuę. No dobra. No hate. No homo. Coś ty z tym mięsem zrobił. Wszystko rozwieszane. No tak, niech wszystko wisi. Ale to się tak jeszcze, tak nierówno wszystko rusza tutaj, śmiesznie to wygląda. Ja wszystko co się da zawieszam na sznurze. Nie wnikam. Jest. Dawno nie nagrywałem. Co teraz jest w ogóle do ogarnięcia? Mam trochę patyków, mam trochę trawy, ale nadal tych patyków nie jest za dużo. Chcesz grzyba? Grzyba? No, twojego? Chcesz mojego grzyba? Skąd ja wiedziałem, że to powiesz, naprawdę? Ja powtórzyłem po tobie. Czy spytałeś twojego? No, o, dzięki. Wyrzucę je albo spalę. Tam się wyrzuci. Do dolnej wrzuciłem. Do dolnej wrzuciłem jak coś. Dzięki. Więcej tych drzew z patykami trzeba. Drzew z patykami. Ale to jest jedna z najlepszych takich rzeczy w Don't Starve. Naprawdę, to jest tak przydatne. Ale co, drzewa z patykami? Tak. A czemu? Ja wolałbym te. Jak one się nazywają? No saplingi, je się szybciej zbiera. Ale one się psują. Jak to psują? No na lato tam chyba wysychają czy coś takiego, takie malutkie się robią. A drzewa nie rosną. No drzewa, ale one cały czas rosną, cały czas się odnawiają. A nie i tak wiem, tak. Nie wiem. Może a i tak. Poza tym służą mi do potraw, nie patyki, no to. Pewnie sporo z tego jest, no to. No tak, ty to masz taki bajer z tymi patykami, kurde. Mógłbym grać Wolfgangiem też, Wolfgang, fajna postać. Mamy może skórę świni? Ja bym sobie zrobił, wiesz, mamy. Pamiętasz starego Wolfganga? Nie. Jak nie miał tych faz na głód? Nie zawsze pamiętam. Bił półtora raza chyba więcej. Nieważne czy był najedzony czy nie, zawsze zbijał pająki na dwa strzały podstawową bronią. Chociaż może trzeba było mieć ten tackle spike, nie pamiętam. Boże, jak ja dawno w tego Don't Starve'a zacząłem grać w ogóle, sobie teraz zdaję sprawę. Kiedy on wyszedł? 2013? Jakoś tak chyba, nie? 12 chyba mi się wydaje. 12, 13? Jakoś wtedy. No to był jeden z moich pierwszych odcinków na kanale w ogóle. W 2013 wstawiłem odcinek z Don't Starve'a na kanał. Oczywiście go już nie ma. Tak samo jak moich odcinków z Metina z 2011 roku. Odcinki z Metina. Ludzie by chcieli pewnie serię tak znaczy, samo. Znaczy wiesz, nic nie mówiłem, tylko robiłem test HD. Tylko że to był test HD na monitorze 4:3. Fajne odcinki. To były czasy. Czekaj, w jakiej zakładce jest parasol? O, mam, dobra, mam. W survivalu chyba, nie? No. Złota nie mam nic. Mamy w ogóle coś złota? 31. A, dobra. Nie, tak jak mówiłem, chyba lepiej będzie robić teraz z tych. Z krzemienia itemki, bo krzemienia mamy multum. O Jezus Mario, jak mi to ta temperatura... Nie chcę zużywać tych, bo one się później przydadzą. Ale to ci temperatura spada, bo ty jesteś mokry, ja cały czas chodzę bez żadnego thermostona. Ja sobie schnę, tylko problem jest z tym, że cały czas mi ognisko się ten... wyłącza. Wypala. Zgasza, wypala.
Fajnego kiedyś moda sobie zainstalowałem, jak grałem z dziewczyną, na lepsze ogniska. Deluxe Campfires, chyba tak się to nazywało. I tam było takie właśnie ognisko, które nie gasiło się w deszcz. Chodź Chester, ty masz kupę. Dopal, bo moje rozpalimy tą imprezę. Marnują. No co ty patykami palisz, stary? Nie mam palić, nic nie mam, naprawdę. W Chesterze jest 80 rota i 20 kup. Chester należy do ciebie, łazi za tobą. Nie stawiasz go w bazie. No tak, tak, racja, racja. Oddaj go. Mam moje jedzonko. Spokojnie, proszę się nie denerwować. Jak mogę sobie sanity odnowić oprócz namiotu? Na pająki pójdę chyba. No, na pająki sobie pójdę. W końcu mam ten miner hut działający. Oglomera my w ogóle mamy, sobie przypomniałem. No mamy, ja cały czas kupy zbieram. Daj mi troszkę drewna, bo potrzebowałbym, wiesz? To chodź za mną. No zaraz mi się pochodzi. Tu ci rzuciłem na drodze, połowa mojego drewna, 28 sztuk. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na drodze, gdzie jest droga? Moja droga, tu jest. Ja zrobię już furteczki dwie dla kóz i możemy ich szukać. O, pikski. O, pająki. Bio. Kurde, dużo tych pająków. Ale lubię właśnie pająki bić wieczorem, jak one już wszystkie wyjdą. Bo biję sobie jednego i wszystkie idą do mnie. Nie trzeba wchodzić na pajęczynę, żeby je odganiać od bazy. No już sanity na maksa praktycznie. To fajna sprawa. Jak się moja postać nazywa? Wickfried? Wickfried, no. O, z tą ją uwielbiam. Z tą sanity. Czapka Dirklopsa. Dobra, ja zrobię furteczkę. Pamiętasz, co trzeba było na sewing kit? Na co? Sewing kit. Winkit? Sewing. Do szycia. Nie wiem, nie używałem tego nigdy. No bo to będzie potrzebne, nie będziemy robić drugiej czapki przez Dirklopsa, nie? Kurde. Trzeba nie. Będzie zrobić. Ale ta furtka źle wygląda. Chciałem podwójną zrobić, ale zrobiłem nieparzyście jakby, nie? O Jezu. Dobra, niech będzie pojedyncza. Czekaj, idę zobaczyć to monstrum. Znaczy, nie tak. Jest aż tak źle, tylko co ty, szkoda, co ty że... wcześniej tak odwaliłeś, co cię cisnąłem, że to brzydkie jak... A, ten campfire... Endothermic fire pit. Endothermic fire pit, to było genialne. Ale skrzynka też, tutaj była tak postawiona. A no, jedna skrzynka. Ale tam skrzynka to jeszcze, ale ten fire pit, Jezu. No to sobie go postaw bliżej, no i ja ci nie zabraniam. Ej, na śluzowce możemy iść, przecież nie biliśmy jej w końcu. A to on nie znika? Nie. Serio? To jest ona. Znaczy nie ona. No to ty, to czat, nie, bo samemu to ją ubić to jest makabra. No właśnie, ale to jest, dwójkę ona to... jest specjalnie na together po to, żeby jedna osoba została złapana, a druga dobiła. Ona naprawdę ma mało HP, tylko dużo bije, nie? I zatrzymuje. Nie no, we dwóch to sądzę, że naprawdę bardzo luźno powinno pójść. To możemy iść. Jeśli pamiętasz, gdzie ona jest oczywiście. Tak, pamiętam. No to, pilunie. Nasiono jeszcze zrobię sobie jakieś jedzonko. Proszę zjedz to, bo ja nie mogę. Sam syf. Co sam syf? Co narzeka? Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, stary. On z podłogi jedzenie mi daje i zadowolony, cieszy ryje. Jezu, ile mamy krzemienia. Stary, w bazie 140 sztuk, ja mam 75. Widziałem. Zbrojkę muszę sobie nową zrobić, bo mi się ta rozwaliła. Masz trawy może sporo, bo trawy ja mam mało. Właśnie ją zbieram, mam już 30 jakoś. Można byłoby właśnie więcej krzaków z trawą do bazy ogarnąć, nie? Tylko właśnie gekony się robią, wiesz? Tu też można by było ogrodzić to tak, żeby te gekony siedziały w jednym miejscu. W tej trawie, ja tak zrobiłem na swoim świecie. Albo przetransportować to trochę wyżej. No bo tutaj nawet nie ogrodzisz tego ładnie. Będzie brzydko ale wyglądało. Co? Tam trawę. Da się ogrodzić.
No niby, chociaż gekony fajne jak się pojawiają, bo łatwiej to, szybciej to się ogarnia jak patyki, byleby razem były. To co, idziemy na tego śluzowca? No, na tego... Na tą śluzowcę? Nie wiem. Tak, 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 tylko wiesz co? A dobra, idę, jolo. Masz włócznie? Mam nawet dobra. Tentakle, takie spajki. Dobra, opatrz. I bang, 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 co się mieć. To właśnie wiesz, one skąd się to jest bang, bang, co się mieć? Bang, bang, chcesz ją mieć? Kurde. Nie pamiętam, z czegoś to było. Nie oglądało się Quake'a w gimnazjum. Ale z czego to było? Nie pamiętam, jakieś trudne sprawy, czy coś w tym stylu. Mi się kojarzy z jakimiś rapsami. Już prędzej, a nie z Quake'iem. Nie, nie, bang, bang, chcesz ją mieć. Już kurde, nie pamiętam. No o, dobra. Kolejny ślad tu jest. Olewamy chyba, nie? Idziemy na tego śluzowce. Śluzowce, tą śluzowce. No, tą śluzowce, Jezus. Ludzie nieważne. A ty, bo za daleko poszliśmy, ona tu jest. Na bagnach? Nie, 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 nie na bagnach. Na tym biomie z kotami. Jak coś to mam czapkę, tak że będzie luźno. Tylko trochę dalej jest. Z tego co kojarzę, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Serio to nie znika? Byłem pewny, że to znika. Ko elefanta jak zostawisz, też nie zniknie? No. Ale czapka, ja tak o widzisz nie. Jest. O. No i co? No co widzisz jest? Moje ja ci włócznie. Że będzie. Lecim. Ty pierwszy. O. Tak, ja pierwszy. Żeby mnie złapał. Ty, bo ja nie mogę atakować. O, ma z kontrolem, dobra. Nic nie widzę, o. To jest prosta, naprawdę. Go for the eyes. Co to jest? Steel wool? To służy do paru rzeczy. Z tego, Soggy co wiem, film. Można sobie zrobić peta owieczkę. Można sobie z tego zrobić jak taki... słyszę peta, to tylko widzę takiego szluga zgaszonego po prostu. Jak ty ciągle mówisz o tym pecie. No to zwierzaczka. Lepiej... Grzybka sobie zgarni. No to można już sobie własnego. Zrobić szluga. Weź to, bo... żeby się zestakowało razem. Mhm. A co to jest ta flegma? Wiesz co, ona z tego co widziałem była mało użyteczna, ale do czego dokładnie to nie pamiętam już. Okidoki. Ale wełna to jeszcze służyła do szczotki dla bawoła, żeby wełnę zbierać. Jak to żeby wełnę? Oswajać. No... no czekaj, no... no sierść. Ba... no tak, buffalo wool. Wool to jest wełna. A, sierść bez tego, bez obcinania ich. No. A co to za różnica? Ani nie ja muszą tego, spać, no za dnia ja niby nigdy można. Nie testowałem, to ja ci nie powiem, ale to są takie informacje z wiki, bo też sprawdzałem, co można z tego zrobić, z tego. Nie, no spoko. Wiesz, mam strasznie dużo pinecone'ów, zasieję trochę. Wow, jaki kurde normalnie tutaj. Zagroda, normalnie zoo będziemy mieli. A jak ci się podoba furtka, bo chciałem podwójną zrobić, ale nie da rady niestety. Piękna. To się cieszę. Szaleję na jej punkcie. Chociaż raz. No ja tych drzew pozasiewam sporo. Ja mam chyba zbyt będę... dużo ich. Z tego jajka chciał mieć larwę, a nie peta, bo larwa atakuje tam, bije, nie? Chciałem ją zobaczyć. Będziesz wolał mieć larwę, a nie peta, a larwa nie jest petem? Nie, 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 znaczy larwa bije, a pety nie biją. Pety Aha. To tylko tak sobie, takie zwierzaczki, które cię wkurzają, bo za tobą łażą i zaciągasz je tylko i rzucasz na ziemię. Tak, 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 i rzucasz na podłogę. Dogaszasz butem. O Boże. Boże, ja mam tych pinecone'ów, skąd one się tu wzięły? Ja tego nigdy nie zasadzę. Zrobię sobie cukierki na psychikę. Raczej nikt z miodu. Mhm. Nie lepiej się przespać? W sumie też bym mógł. Dobra, miodu przejdźmy. Też sporo mamy, ja tam rzadko to używam, mam teraz tego Chestera, w nim się żarcie naprawdę wolno psuje, robię sobie nawet meatballsy tylko, a nie to z miodem mięso. Bezproblemowo jest. Wiesz co, ja pójdę na kompromis. Część odeśpię, a część sobie zjem. O, do mojej skrzyneczki. Czemu tu jest... O nie! Co się stało? O nie! Zapomnieliśmy! O królikach mówiłem ci no. Dzisiaj. Mówiłem serio? Ci dzisiaj. Co z Krampusem? To mi powiedzieli, że nic chyba. Czy coś a, takiego? Bo ja myślę, ja zrozumiałem, że Klaus... O mój Boże, nieważne. Co, jest bielizna? Nie, jest 28 morseli. I tutaj wszystkie wywiesi zaraz.
O Boże. Wracasz po zwierzaka do domu, a to samo mięso. 28 pałek z mięsem leży po prostu w skrzynce. To jest smutne. Kurde, nasze króliki. Nasze tusie. A właśnie, jak nazwiemy larwę? Jak się wykluje? Larwę? No. Grażyna. Grażynę. Chociaż nie, Grażyna nie, bo jeszcze obrazimy niektóre Grażyny. No, to prawda. No tak nie pasuje larwa. Nie wiem, jak można larwę nazwać. A to jako żeńska, tak? No, żeńska może być. Znaczy nie wiem, może być też ten larw, no. No nie, ta larwa, niech będzie, ta larwa. A w ogóle tutaj są jeszcze te nasiona patyków. Ty nazwijmy ją Merez. Dobra. O Boże. Propos Mereza to właśnie do mnie pisał, co robię. On nie wie, że nagrywam. Już nawet on się ten odzwyczaił od tego, że nagrywamy. Że nie nagrywamy. Hoduje peta. Bang, jakbyś bang. Chciał te drzewa patykowe jeszcze zasadzić, bo fajnie jest mieć dużo, to proszę. A dzięki, jeszcze w czesterze mam 12 nasionek, Boże, ile teraz tego będziemy mieli. To mi się wydaje, że z taką ilością drzew, to wystarczy, że będziemy stali w bazie. Dobra, wiesz co, ja bym chciał jeszcze sobie obudować te trawę, bo jak się znowu zrobią gekony, to znowu trawa się zmarnuje i się rozsypią te gekony po całej mapie, będą uciekały przed nami. No, gekony w jednym miejscu jakby były, to by było super. Tylko taką większą tam zagrodę zrób, żebyśmy mieli jeszcze miejsce na więcej tych, nie? Więcej krzaków z trawą. No dobrze, dobrze. Bo ile tam jest, to zdecydowanie za mało. I tak cię informuję, że mamy pół godziny odcinka, a czy zrobiliśmy coś konkretnego? Chyba tylko śluzowce, tak mi się wydaje. No jak, stary, mamy tu gospodarkę drzewną. Wycinkę w puszczy zrobiłem. Bardzo ambitnie, naprawdę. Ej, ale naprawdę tych drzew jest tyle, że my nie będziemy musieli w ogóle ich ścinać. One będą zmieniały te formy, patyki będą spadały, tylko będziesz podchodził, zgarniał patyki i bailando. No tak, tak było od początku. Wcale, że nie. Mało tych patyków było. Mam wątpliwości, bo ty chciałeś większą... żeby zrobić większą zagrodę. Tak jest. Ale jest taki problem, że maszyna chłodząca nie łapie w zasięg. No i co? No i się podpali. Stary, położy tam się to pióro, rozgęsio łosia, jak coś się będzie paliło, to się machnie nim. Właśnie, propos gęsie łosia, to przecież możemy bić zawsze. Znaczy zawsze, no teraz mamy wiosnę. Chciałbyś jeszcze na koniec odcinka? Spoko, mogę iść na gęsiołosia. No, przynajmniej coś konkretnego, bo pokażemy chociaż część eventu. A ja a nie tam wiem, ozdoby. Czemu dla ciebie te rzeczy, które robimy, nie są konkretne? Tylko jakieś bicie bossów. No bo to nie są konkretne rzeczy. Patrz, myślę, że... jaki my tu mamy las piękny. No super, ale taki las to może mieć każda osoba. Każdej serii. A gęsiołosia może być też każda osoba. I co? Nasza seria musi być specjalna. Musi no jest specjalna, bo my jesteśmy specjalni, kurde. Będzie teraz pełnia. To co, coś mieliśmy zrobić w pełni? Nie. Po prostu mówię. Okay. Ty, jak się robiło gar z mięsem? Ile trzeba było mięsa? 3 sztuki, nie? Tak, 3 mięsności. Trzy mięsności, tak, trzy no, duże. Czyli dwa duże i Monster Meat. No, albo jedno ci, duże, że... Monster Meat i dwa małe. Aha. O, to też może być. Widzisz. Myśli się. Główka pracuje. Gdzie jest złoto? Złoto? Dobra, mam. A nawet ci nie zdążyłem odpowiedzieć. Pełnia jest, możemy iść na gęsiołosia w każdej chwili. Dobrze. To wiesz co, to ja bym sobie jeszcze zrobił. Albo ty mi zrób patyki i dragon fruity, zrób mi tam te dwa ciasta i możemy iść. Jak się robiło? Dragon fruity po prostu 3 patyki. No tak, zresztą ty mnie tego uczyłeś. No to... Cio. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Okej. Okay. Dobra, robią się. Ja jestem gotowy, włócznie mam, hełmik, no raczej mi nie spadnie 30%, cały loksud. Także luźno. Dobra. Co to za muzyka?
Nie wiem, nie wiem. A, u mojego współlokatora. Dobra, na koniec odcinka pobujamy się trochę, najwyżej u mnie pobujamy się. Ty, bo chyba trzeba ogień rozpalić, żeby to jajko nie zamarzło. Tak, kurczę. Myślałem, że rozpalisz. Już. Tak stałeś przy tym. Ty, sobie. Ale dobra, beat your yes. Ja nie słyszę niestety. No dobra, jak nie słychać, to dobra. Bierz te i lecimy, bo odcinek dobra, długi. Dobra. Proszę się, proszę. Stary, mam jeszcze CS-a do wstawienia. No dobra, okej. Okay. A ja tu Merezę jeszcze wezmę ze sobą, bo zginie zaraz. A, nie tu. Tutaj. Tak, tu, dobra. Ło, jak jestem głodny. Nom. Teraz wziąć coś w dłoni i nom. Prowadź, mistrzu, prowadź. Ale się śmiesznie idzie z tym bitem. Pum. Ej, sobie mam nadzieję, że nie słuchacie. Gdzie jest ten gęsiołoś? Musisz uderzyć kaczuszkę, to się przywoła. Tak? Tak. Łowy. Będą wołać. W sumie zaklinowała się, zabijmy ją. Zabijemy ją. No i sztos. Bo jeszcze nie jest ten, zrage'owana, nie? No i pióra nie wypadły. No i powinien iść. Dawaj, clinch! Łapiemy. Ja miałem ostatnio miałem na swoim świecie chyba 3 gęsie łosie w jednym miejscu i wyobraź sobie, ile tych małych było. Mogę ci screena pokazać. Gdzie ten? O, jest. Tu jest. Ale śmieszny. No. Dawaj, na drogę z nim. Nie jestem na drodze. Ale on brzmi śmiesznie. Uwielbiam tego bossa. Uwielbiam ten dźwięk, naprawdę. Ten dźwięk to jakoś, nie wiem, tak przyjemny jest dla mojego ucha w jakiś no, sposób. No serio, bijesz go, ale tak naprawdę... Leczysz się psychicznie. To jest taka duża kaczucha no teraz. Nie jest gęś, tylko to jest kaczka. Kaczor Donald. Ale krzyknął. I już bang, 15, 25%. Ruiny znalazł, wiesz. To było fajne. Co? Coś się ruiny słyszę. Ruiny sobie znalazł w tej serii. Bardzo chętnie. O nie, moja łapcia. To słabo mnie słychać? Nie, teraz już jest git. Ta muzyka jest głośna, na odcinku pewnie to będzie spoko, ale ja cię słabo słyszę. Okay. No nie, dostałem gonga od... Kaczko, jelenia, łosia. Jakiego jelenia, Boże? Jelenia. Ty, bo te śpią! Powybijam je. Ty, ale ty powinieneś się... To. I co? Zaraz pójdę znowu spać. No dobra. To jest dobry pomysł, tylko pióra nie wypadają, wiesz? A, to nie, to je olewamy, to nie, pióra są znaczy, potrzebne. Właśnie nie widziałem, żeby wypadło z tego pierwszego, co zabiliśmy. Ty, bo on mi zaraz... Ty Chester, nie, ty stąd wynocha. Ty nie możesz umrzeć, bo się zmienisz ze zwykłego. Dobra, jesteśmy na drodze. Wytrąca mi gościu. Jak osad z butelki. No nie. Chodź tu. Nie wiem czemu to F mi czasem przestaje działać i muszę ręcznie klikać, żeby biło. Na drogę. Psy! No to na gęsie łosia pójdą. No może go nie bijemy, żeby sobie dał radę lepiej. Wiesz co, ostatnio powiem ci, że też miałem psy na gęsie łosiu i zrobiły z tego gęsie łosia siekę. Z 20% mu ubiły. Tak właśnie. No to nie wiem, czy nazwałbym to sieką. No sieka, no. Ty, bo ja biję z łapy. O. Dobra, no poczekamy. Niech on się nimi zajmie. Dobra. Będzie prościej. No, tylko mięsko trzeba zgarnąć. To jest, zaklinowałem się. Ło, nie bijcie. Już jeden padł. Ale dostaje ten, o Jezu, zaraz padnie. Mówiłem? O, właśnie. Ej, nie, to jest zły pomysł. Czemu? No my stąd powinniśmy spadać. What gęsio the fuck? Gęsiołoś umrze i my pójdziemy sobie, wiesz, chociaż mięso. No właśnie, mięso, tyle, mięsa stracimy. Chociaż mięsa i tak mamy dużo. Będziemy chcieć więcej, to zabijemy Azerbejdżana. Żartujesz. Postawiłeś. Ale... On teraz będzie zwykły. O Jezu, jaki żal, zapomniałem o nim zupełnie. To wiesz co, to... To 9 kryształów w dupę. To weź co jest tu dobre, najważniejsze i wybijamy je. Albo coś.
Te małe za tobą lecą. O, faktycznie, faktycznie, małe jeszcze są, zapomniałem. No i nie zostawiły mięsa. Teraz mnie jeszcze biją. Powinniśmy w tej serii jeszcze zrobić choinkę eventową, na którą te ozdoby można przywiesić. O tak, bijcie Mangetsu, mnie zostawcie. Ja pozbieram rzeczy z psów. Wiesz co? Bo ci się stakują. Żaba. No nie. Żaba. Żabson. Co ty robisz? Żaba, ogarnij się. Kaczucha sobie je mięsko. Chocolate log cake. Ale śmieszne. Ej, co tu wziąć tak naprawdę najważniejszego? Drumsticki to mogę wywalić, kupę wezmę, Loxit ma 3% tego oleje. Ej, wyleciał tylko jeden Blue Gem? Czy to jest żart jakiś? Czy ty masz dużo jakieś? Było, nie? Ja mam jeden. Ja mam też jeden, dwa Blue Gemy tylko, ja nie mogę. Będzie potrzebny mózgus figure sketch? Na razie go zostawię, przecież nie zniknie. No, bo chyba powinniśmy mieć, nie pamiętam czy robiłem czy nie, ale... Dasz sobie z nimi radę? Znaczy jeden jest tylko. Aha. No ja zgarnę. Mhm. Ja ci dołożę resztę i mogę wziąć coś, co tam leży. Jeszcze zostawiłeś pewnie. Masz mięso. Tego nie ma, tego nie mogę wziąć z drumsticków. Duże mogę wziąć jedynie. To weź duże. Jezu, jak bije beat, ja się ciągle zastanawiam o co kaman, nie? Co to za muzyka? A tu buga buga za ten. Za ścianą. Boże, ściany mam takie straszne w tym mieszkaniu. Po co ci zbrojka marmurowa 3%? No trzymałem w częsterze dla, kurde... Częsterze. Trzymałem w częsterze dla ten... bo mi się podobała ta zbrojka, najbardziej ze wszystkich jakie miałem. Ty, ale ten Ibon się nie zmienił na zwykły, nadal jest taki lodowy. Zmieni się. Znaczy... A. No wiem, że przyjdzie zwykły Chester, bo już to przerabiałem. Dobra. Możesz no to trudno. Spróbować teraz tego drugiego Chestera zrobić, nie? Nie, ten lodowy mi się podobał. Dobra, to co? Kończymy. Czekaj, prezent na koniec. Opening. O, no i dobrze. Podoba mi się. Okej, okay. Czyli mamy ozdoby. Właśnie tę choinkę by się przydało jeszcze zrobić, ja nie wiem jak się robi. Ale dobra. No. No to co? Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie. Widzimy się może jutro. No. Wiesz co, ja myślę, że będziemy się widzieli za miesiąc jakiś. Serio? Nie no, bo w takim tempie nagrywamy te odcinki, że... Ty, ja cały czas źle grałem. Siebie miałem ściszonego, a nie ciebie. A nie, to dobrze, nieważne. Wszystko jest nieważne, nie było tematu. No, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Cześć, just kidding.